miseczkach. Strasznie to jest grube w porównaniu do takich innych, które teraz są w sprzedaży, niby do terariów, miseczki. Stwierdziłem, że to jest idealna sprawa, jest grube, coś podobnego do szkła czy do słoika. Idealne do jako poidełko dla moich dużych pająków. Chcę mieć wszystkie, jak to się mówi, jednolite miseczki i dlatego kupuję ile mogę. Znaczy kupić można dużo, tylko ile mogę to jem. No i czyszczę, jak już uzbieram pewną ilość dla wszystkich moich dużych pająków, zacznę je wymieniać. Tutaj im wsadzę jakieś, wiadomo, kamyczki czy coś, żeby się tam robaczek nie utopił. No i uważam, że to jest rewelacja, moje odkrycie roku. Dostałem jeden deser w prezencie i okazało się, że będę musiał tego teraz bardzo dużo jeść w dużych ilościach. Po czym poznać, że macie w domu roztocze? Jak to zauważyć? Jest to bardzo proste, ponieważ na pokrywce od pojemnika, w którym trzymacie pająka, lub na przedniej szybie, zauważycie takie białe kropeczki, takie bardzo drobne, malutkie białe kropeczki, które niby stoją w miejscu, ale jak się przyjrzycie, czy tam może sobie telefonem powiększycie, zauważycie, że one się ruszają. Jeżeli coś takiego zauważycie, możecie być pewni na 90%, że są to roztocza. No i trzeba szybko działać, żeby tego coraz więcej nie było. Patent na tą pułapkę jest bardzo prosty. Stawiamy tutaj sobie o drugą miseczkę do góry kołami. O! I zalewamy to wodą. Tylko tyle, żeby nie przelać tego małego szkiełka, tak żeby było na środku. Tak trochę jeździ. Teraz zobaczymy. Wodę musi się trochę napić. O, teraz powinno stać. Dobra. I co teraz robimy? Teraz musimy położyć tutaj jakieś surowe mięso, tam kawałek jakiegoś schabu, kawałek kurczaka, aby te wszystko, te całe O, ja tu jeszcze dam ręcznik papierowy, no coś takiego i teraz wkładamy to do środka i naprawdę uwierzcie mi, to jest patent osób, które nie mają Facebooka, nie oglądają YouTube'a. Uważam, że to jest super, jak na początek, jako takie pierwsze zabezpieczenie,
na samym początku, jeżeli tylko zauważycie, że coś takiego wam się dzieje, no i oczywiście wtedy zamykamy i mamy gotowy pojemnik. Tu są dziurki, to roztocze przez to tak wejdzie. Tutaj mam dziurki z każdej strony. Także taki pojemnik po pająku, w miarę stabilny, żeby tego pająk, jeżeli to do środka wsadzicie, żeby tego pająk przypadkiem nie przewrócił, no jeżeli przewróci, trudno, będziecie musieli to jakoś to ogarnąć, żeby, jeżeli będziecie chcieli to wsadzić do terrarium z pająkiem, żeby to jakoś stało. No i jak już poczujecie, że mięso jest strasznie śmierdzące, wtedy wszystko pęsetą wyciągacie. O, i wpadło mi kawałek do wody. I dajecie świeżutkie mięso. Trzeba pamiętać, że tą pęsetą już nigdzie więcej nie grzebiemy, nic nie dajemy karmówki, nic w terrariach nie robimy do wyparzenia, odkażenia, żeby wam do głowy nie przyszło tutaj coś robić w tym pojemniku i potem karmić pająki, czy im tam wyciągać jakieś nieczystości, końcówki jedzenia z terrarium. Macie jedną pęsetę, robicie to, potem ją wyparzacie. Opinii. Także komentujcie, co wy myślicie o takim pomyśle. Mi się wydaje, że pomysł jest naprawdę dobry. Jako takie pierwsze zabezpieczenie naprawdę się sprawdzi. No i wiem z tego, co ludzie opowiadają, że naprawdę sprawdza się. Z tymi trzema czy czterema dniami ja tak powiedziałem, ale po prostu ja uważam, że te mięso powinno być jak najdłużej w pojemniku. No ile dacie rady? No ile dacie rady wytrzymać ten zapach, który jest naprawdę mega, mega nieprzyjemny? Czym dłużej, tym lepiej, ponieważ no ja uważam, że czym bardziej śmierdzi, tym więcej te roztocze pójdzie do tego pojemnika. No ale mówię, jeżeli macie bardzo ciepło w pokoju czy w terrarium, to są naprawdę 3-4 dni. Próbujcie, może dacie radę, może wasz nosek jest mniej delikatny od mojego i wytrzymacie dłużej. I pamiętajcie, że zawsze to robicie dla dobra pajączków, także niekiedy trzeba wytrzymać, no i przecierpieć troszeczkę. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli korzystać z tych informacji. Są to tylko informacje dla was, żebyście w razie czego, żebyście wiedzieli, jak postępować, jeżeli coś takiego zaobserwujecie u siebie. Zrobiłem kiedyś jeszcze jeden filmek na temat roztocza. Podepnę wam go po tym filmie, bo nie chciałem dublować. Po prostu w tym temacie będą dwa filmy. Mam nadzieję, że to już wyczerpuje wszystkie problemy i informacje, jakie powinniście wiedzieć w tym temacie. Teraz się pokapowałem, że nagrywam bez mikrofonu. Także mam nadzieję, że to wyjdzie. Jeżeli
będzie was drażniło jakieś echo, to bardzo przepraszam. Oczywiście załapałem już po wszystkim, ale mam dla was taką śmieszną informację dla osób, które oglądają moje filmy do końca. Sprawdziłem na moim koncie na YouTubie, że większość osób ogląda moje 3 do 5 minut. Także postanowiłem nagrać, żeby sobie popatrzeli na to, jak przygotowuję i jak jem deser. Trochę śmieszne to, ale jak nie oglądają do końca, no to nie popatrzą, jak sobie jem. Wiele rzeczy w terrorystyce jest dla mnie oczywistych, dlatego jeżeli byście chcieli coś takiego jeszcze tam dowiedzieć się, zachęcam do komentarzy. Może coś tam, jakiś mi pomysł podeślecie na nowy filmek. Lajkujcie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!